Nie ma, jest Destroy, Link, Marcus, Junk. Mój syn siedzi w tym, w łazience i się cieszy. Nie wiem, co on robi. Gemy jakieś. Mam problem z tym, mam strasznie dużo rzeczy. No i bank się zapełnił. No i dupa blada, nie ma gdzie trzymać tych przedmiotów, a to wszystko strasznie drogo kosztuje. Co ja mam teraz z tym fantem zrobić? Okej. To sobie też raf, czyli to jest surowy raf hide. Dobra, to mogę odłożyć. Chyba trzeba będzie posprzedawać te miksturki. Dobra, co my tam mamy w tym banku? Te cholerne mapy, one mi zajmują tyle miejsca, że się pociąć można. Okej, włączyłem cię już, Rocky, jesteś? Tak, 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 mój syn tam się... Ja przepraszam, wyciszyłem, bo tam... Nie, spoko, spoko, mnie ludzie słyszeli u mnie, więc tam nie... Aha. A kurde, muszę się przebrać. Znaczy, w sensie tutaj w grze, no. Muszę się dać, żeby do kopalni wejść. O kurde, muszę się przebrać, to nie mogę. Teraz się dopiero zorientowałeś, a już jest wieczór, nie? No, tydzień w tych samych ciuchach. No, ja na przykład nie mam ciuchy, na przykład mam koszulki do chodzenia po domu i potem ludzie cały czas, Jezus Maria, rok już tydzień, aha, tydzień w tej samej koszulce. No ja ubieram tylko do domu, ci nie pocę. No tak, że człowiek ani się nie poci, się nic ten, no to można sobie ponosić. Ja też mam takie, kurde, ubrania, które gdzieś tam no, są fajnie wygodne i mogę je cały czas gdzieś tam w domu nosić, kurczę. Otóż to. To wiadomo. Wiesz co, banki zaczynają cierpieć na brak miejsca. Tutaj obecność tych map ze skarbów to jest po prostu jakaś paranoja. Aha. Bo w banku masz tylko 60 miejsca. Co prawda rzeczy mogą się stakować i to, to rozwiązuje wiele problemów, ale te pety nieszczęsne zajmują miejsce też. A 1000 sztuk złota kosztuje zwiększenie tego rozmiaru w banku, a akurat nie mam tyle. Aha. A zapłaciłem 400 za zwiększenie własnego inwentarza. Nie wiem, co tu robić z tym wszystkim, tym całym towarem. Szkoda wyrzucać, nie? Nie, no pewnie, pewnie. Trzeba będzie coś z tymi mapami zrobić, bo ten... No fajnie by było te skarby też odkryć na pewno, to tam będzie fajnie pewnie pójść po nie. No, 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 no. Dobra, wlazłem do kopalni. Dobra, fajne rzeczy można zrobić. Tylko nie mam zielonego trade i jakieś cuda. O, mam 1000 golda już, dobra, coś sprzedałem. I ten 1000 golda przeznaczam na, wiesz, na powiększenie... Takwy. Tak. No, fajnie, jest na co wydawać pieniądze, to nie jest źle. Iron. O, ironki to mi się przydadzą jak coś. Jak ci niepotrzebne, to ja chętnie przyjmę. Mogę ci oddać i to naprawdę w dużych ilościach. To dobra, to ja ci będę... Dobra, to możemy się tak wymieniać, że ja ci będę oddawał iron. Dobra. Jak tu będę jakieś surowce zbierał, to też będę ci tam dokazywał. Czekaj. Oskar Szardzik. Znaczy nie, to śmiało, śmiało, ja w kopalni gdzieś tutaj teraz latam, wiesz. Aha, no dobra, to będę je na razie tu odkładał. Take a load off. Our banks are the most secure places in all Tamriel. We pride ourselves on our services. Jakieś ryby.
robaki. No i już bank jest full. A ile ma slotów w ogóle? 60 podstawowy. 60 podstawowy. No ale porażające ilości miejsca zajmują te mapy, to jest po prostu straszne. No, wiadomo. No, za 20 slotów mi te mapy. No. Powinno się gdzieś dodać jakoś do jakichś takich, nie wiem, z książek, skryptów czy czegoś. No właśnie, no, to nie powinno być osobno. A mam ten, Ultimate'a sobie dałem. A, masz już? Wow, to nieźle. Ja jeszcze nie mam. Mam nowa taka spada, taka kula z kosmosu i... Fajne, bo jeszcze tą nowe któryś z sojuszników może aktywować na jakąś tam super nowe. Ciekawe, jakby to wyglądało. Dobra. Zaryzykuję. Mam 60% szans na ulepszenie broni. Mhm. No wiesz, jeszcze na tym levelu to... O, to nie jest wielka strata, nie? Tak. Lightning Inferno sobie ulepszę. Ale trzymajcie kciuki. Jest! God! I co masz teraz? 27 damage! Wow. Na następnym levelu. Ładnie. Dobra, idę sprawdzić, czy mi się syn nie utopił. Zaraz wracam. No. Synu. Dobre sprawdzanie. Jesteś już gotowy do wejścia z kąpieli? O jest. No, teraz nie będzie chciał wyjść. No to dobre. To jest The Elder Scrolls Online. Bypass the fire traps. Aha, ja mogę tutaj sobie punkty dodać. 15. Proszę cię, błagam cię, synu, przestań. Przestań się wygłupiać. Nie mam, dobra. Jesteś już duży chłopiec, za duży na takie wygłupy. No i proszę. Czy istnieje reakcja z otoczeniem? Zapytał ktoś. Owszem, istnieje. Można sobie usiąść. Można sobie usiąść, tylko na krzesłach nawet można sobie usiąść. I chyba można nawet na ziemi sobie usiąść, jak ktoś chce. Tylko w takiej pozycji, że ja mam wrażenie, mi się kręgosłup zepsuł, jakbym miał tak siedzieć, ale spoko. Aha. Use the portal to enter Oblivion. Co ty gadasz? Gdzie ty jesteś? Nie byłeś w kopalni takiej ten? Wiesz co, nie mogłem tam wejść, bo mi się coś zepsuło. A trzeba było się przebrać, tam były... A przebrałem się i było napisane, kopalnia jest otwarta, po co, na co... I wiesz, naciskałem otwórz drzwi i otwierały się drzwi, a ja nie wchodziłem. No, coś mi się zepsuło w tym koście. Dobra, potrzebuję jeszcze jednego levelu, by zacząć używać tych mega staffów, co mam. Mega zordów. Mhm. Mam tak 1/4 levela. Co tu jest? Unspeakable Sigil. Rok brzmi tak słabo, bo używa innego mikrofonu do TeamSpeaka niż do streamu, wiecie? Dlatego... No, przepraszam was bardzo za to. Ja wiem, że przez to, kurde, streamy, na których ja jestem, gorzej brzmią. Tylko po prostu nie mam za bardzo jak... Musiałbym na cenny mikrofon kupować. Nie wiem, jak to rozwiązać, szczerze mówiąc. I poprawię to. Ale też jest kwestia, muszę nad tym speakiem popracować, bo na przykład ten mikrofon na Skype'ie słychać bardzo dobrze, wiesz? Jak jest podpięty, a na tym speaku jakoś słabo, no. Hmm.
Dobra, ja wyszedłem z tej kopalni. Dostałem dwa maile. Runy łączysz i powstaje enchant do broni. Ktoś mi napisał. Nieźle. Gra kosztuje około 200 zł, tam plus minus, no. Jeśli za 150 można kupić pewnie. Ktoś tam mówił. Jelonka ubiłem. O nie. Przykro mi. Pościwa. Ja znalazłem pieska. Fajny questier, pies mnie wzywa. Ja zaraz pójdę do ciebie i sobie porobimy te questy, które ty tam masz. Dobrze, bo... dobrze. Ja to sobie gdzieś biegam, na razie sprawdzam co i jak, gdzie tutaj jest. Spoko, się przyjemnie chodzi, ja nawet nie muszę jakoś po kolei, jak się znajdziemy gdzieś w terenie blisko mojej lokacji, ten... Dobra. Trochę mnie ten quest tracker tak wkurza, bo nie pokazuje za dużo i... Mógłby więcej od razu pokazywać. O, aspect rune. Te runy to się dodaje gdzieś tam do ten. Te runy? Do enchantingu. No, tak? Przy enchantingu je. Musisz, składasz kilka run razem i wtedy jak je złożysz, to dowiadujesz się jakie one mają efekty, jakie są, co oznaczają te runy. To są jakieś słowa runiczne, układasz słowa runiczne i one dają enchant, ale... Czyli te runy też się miesza jakoś, tak? No. To elegancko. Bardzo przyjemny, acz skomplikowany system. Jest co robić, naprawdę. Aha, no to spoko. Do której dzisiaj gramy? Długo. Boże, bardzo długo. Backpack. No, to jest ból, który będziesz odczuwał coraz mocniej. Zamiast tych pieprzonych petów, co dawali, to powinni dać większe torby w tych edycjach dodatkowych. Kurde, myślałem, że to jest metal, a to krab chodził. Ja już nie mam czego wyrzucić, muszę po prostu iść posprzedawać część rzeczy. A wiesz, już też mam do czasu taki efekt, że spłonie to co ten... Tak na maksa, tak się zaczyna palić. A, ładnie. No. A te oczy to faktycznie jakieś takie punkty widokowe. Kurczę, musiałbym konia nakarmić, a tutaj w Blackrock nie ma takiego miejsca, gdzie... zdążyłem. A, dobra. No trzeba będzie już po prostu chyba sprawdzać, co się podnosi i te syfy po prostu wyrzucać. No, tylko wiesz co, mam wrażenie, że wszystko co znajduję jest przydatne. No. Dobra, odwiedziłem ten punkt widokowy. Dobrze, jest Sky Shard, jakiś kłeścik, Rolunda. To już biegnę w twoją stronę, chyba że znajdę jakiś quest po drodze, to wtedy się na chwilę zaczął. Byłeś w takiej lodowej jaskini nawiedzonej tu na górze? Nie. To zrobimy sobie questa, to ja nie będę wchodził na razie. Nie, poczekaj, i tam są tak... Zaraz, byłem, to tam taki niewidzialny lodowy... Frozen Man. No, tak, to wchodź. Tak, dobra, to zbiorę ja sobie Irona jeszcze troszkę. Fajnie, no ja myślę, że w party to będzie jeszcze fajniej tutaj grać, tylko no gdzieś tam właśnie te trudniejsze mopki dorwiemy i... No. Czy będzie spolszczenie do tej gry? Raczej bym na to nie liczył. No, to jest gra płatna, gry płatne w Polsce się nie sprzedają, więc nie ma sensu inwestować w spolszczenie.
Ale tak szczerze mówiąc, to tu nie ma aż tak dużo gadek, chyba że ktoś chce czytać te opowieści, książki i tak dalej. No. Ja prawdę powiedziawszy, może to nieładnie o mnie świadczy, ale ja wszystkie skipuję questy. Skipuję jakoś. Chociaż pewnie trochę na tym tracimy tak naprawdę, ale już mi się nie chce. Wiesz co, stary, ja zawsze gry MMO traktuję jako takie, przy których można posiedzieć i pogadać, nie? Jak mam do wyboru pogadać z człowiekiem czy posłać questa, to uważam, że nic nie tracę, jak sobie pogadam. Nie, no nie ma cienia wątpliwości, że jak na grę, to na Polskę to gra jest mega droga i taka jest prawda, no. Our family is back together. Ja już ci powiem szczerze, że się przyzwyczaiłem, że te gry tyle kosztują. Te MMO teraz co wychodzą, to w większości tyle właśnie się za nie płaci, także... Coś się... Aha, jestem w mieście. Nie widziałem cię na mapie, ale jak jestem w mieście, to... To nie pokazuje. No naprawdę, na większość ludzi gra w tej drugiej lokacji, ale tutaj jest tak dużo przedmiotów questowych na tym Bleakrock. Proszę. To też ciekawe, że ten quest tracker pokazuje tylko jeden quest, nie możesz sobie kliknąć i wybrać. No właśnie o to mi też chodziło. Znaczy tam te można się przełączać, ale to... Ale też mam nadzieję, że na to będzie addon jakiś. No miałem poszukać, a nie miałem czasu. Nie, na pewno będą, to jest jednak PC-t, nie? Tak. No, ciekawe mnie, czy teraz już coś tam się pojawiło, czy... Będzie trzeba na to poczekać jednak. No. I don't know what we'd have done. Dobra. O, nowy subek, witamy! Spalony król, Boże. No i kolejnego suba kupił. Dzięki, stary. Który to już sub? Dzięki, stary. Założę się, że przejdą na free to play i potem ostatecznie upadną. No nie jest takie proste i oczywiste. Większość gier płatnych MMO, które przeszła na free to play, radzi sobie świetnie na tym rynku free to play, bo one są jakościowo lepsze niż pozostałe. No Star Wars The Old Republic jest świetnym przykładem tego, że... Czemu ja cię nie widzę na mapie, Grabek, co? Wiesz co, może dlatego, że ja w tej... A, już cię widzę, przepraszam. W jaskini jestem. No, już cię widzę, właśnie w tej jaskini. Tak, a bo ja teraz wlazłem do tego drugiego etapu jakby jeszcze, nie? Tam za te zamknięte drzwi. Dobra. A znalazłeś tam w tej okolicy Skysharda, bo gdzieś tam Skyshard jest... No tak, tam w środku był chyba, nie? Skyshard był w środku? Chyba tak. Aha, to już nie jesteś w środku? Jestem. Tylko teraz jestem już jeszcze tak jakby dalej w tym questie, bo odkryłem tożsamość jego i wiesz... O, ale też mi się wydawało, że tam Skyshard jest w środku, ale nie widziałem w środku, na zewnątrz znalazłem. Tak? A może na zewnątrz? Kurde, to już nie wiem, wiesz? No zebrałem tu chyba dwa nawet. A, zebrałeś już dwa? Tak. Cholera, no. No i właśnie, to jest problem, szkoda, że na mapie nie są zaznaczone, bo można się było przebiec tu i byśmy sprawdzili. Ja bym ci pokazał swoje, ty byś mi pokazał moje, nie, tam twoje. I ten. I by się fajnie pograło, no. O! Dobra, ja jestem przy tym. No się zaraz z tej jaskini wychodzę, wiesz, to ten... A spoko, ja już jestem coraz bliżej, więc... Dobra. Ale po prostu, biegam. Wiesz, ja nie robię questów, tylko sobie biegam, zbieram jakieś materiały i mam radochę z tego. No to też jest ważne, żeby poza główną linią można sobie było właśnie się pobawić tak tutaj. Zobaczmy. No ja już wychodzę z niej. Zadziwiająco. Strasznie dużo narobiłem ubrań. Aha. Ja mam poziom clothing na 2. Natomiast enchanting wykryłem kilka run i mam na 3. Ale to widocznie każdy skill inaczej się leveluje, więc... Aha. A, rzeczywiście, to można gotować i ważyć jeszcze różne rzeczy. Fajnie.
Ja tutaj mam jeszcze jakieś dwa questy do zrobienia obok, to ja idę tam uratować kogoś. Dobra, ja będę cię doganiał powoli. Ja po prostu się zatrzymuję w poszukiwaniu tych... Nie, no jasne, spoko. ...materiałów do kraftowania, bo bardzo też zbieram jakieś irony. Szczerze mówiąc, kraftowanie to jest dla mnie jedna z najfajniejszych rzeczy w ogóle w grach MMO. No szczególnie tutaj jeszcze, jak masz takie właśnie, nie wszystko podane na tacy, tylko musisz coś sam poeksperymentować. No. Nie, to jeszcze. Jeżeli kupicie grę... Drewno się przyda, bo jakieś drewno tu ścisnę. Tak. Drewno mi się przydaje i chętnie wymienię drewno i ubrania na metal. Ratowałem jakiegoś kolesia. Kurczę, no biegnę sobie, żeby zrobić questa i muszę biec w drugą stronę, ale jak pobiegnę w tą pierwszą jakby lokację, gdzie tam jest jeden z dwóch punktów, to zaraz widzę gdzieś tam dalej, że kolejny quest jest i nie wiem, czy biec go wziąć, czy najpierw skończyć i to mnie kurde... No. Nie wiem już jak tu biegać. No. Jest cały czas dużo do roboty. Ja cię widziałem przez chwilę na horyzoncie. A gdzieś tu biegam sobie cały czas. Okej. Też zbieram teraz tu sporo irona, to ja sobie wezmę i pobawię tym trochę też. No tu jest naprawdę... Kurde, poszedłem akurat w niewłaściwą stronę. Tam fajnie, bo wybierasz sobie też styl, dobierasz jakieś tam te teksty. Tak. To też jakoś tam zmienia wygląd tego wszystkiego. Tylko nie wiem, czy styl, żeby dobrać styl, to musisz mieć opanowaną umiejętność, że na przykład... Trzeba się chyba nauczyć, wiesz, tego stylu tak jakby i mieć kamień odpowiedni. Czy co tam, jakiś item, żeby to zrobić, nie? Tu Skysharda znalazłeś? Bo tu jestem... Tak, przy wejściu, tak? No. Tak. Dobra, spoko. Idę sobie to oczko zobaczę. Nie świeć. Niedźwiedzie skubane to mają HP. To będzie tańsze, Wildstar czy Teso? To porównywalny koszt tak, jest. Tak, bardzo, nie bardzo wiem, podobnie to kosztują. Naprawdę podoba mi się zabawa tym magiem. Jakoś tak fajnie się gra. Dobrze. Już cię prawie widzę. Aż taką wielką strzałkę, że wiesz. A, dziękuję. Nie wiem, wszystkie mi to mówią. Nie wiem, czy ja jestem przesadnie szczęśliwy, że ja tą twoją strzałkę widzę non stop. Uważaj, pająk cię goni. O Jezu, jaki. A, broń dwuręczna widzę. Tak, no jest. Co tam, ziejesz ogniem? Aż się ten pająk... Tak, no. O, mogę ci pokazać mojego ultimate'a, jeśli chcesz. A, i zobacz, czy będziesz mógł na tą kulkę kliknąć, dobra? Czy coś, bo ja nie wiem, czy... Ja nie klikam na twoje kulki, sorry, stary. Klikaj, ale tylko jedną ci pokażę. Ale jak? Co? Nic nie widzę, żadnej kulki. Czekaj, czemu nie widać mojej kulki? Wiesz co, może jakiś ten przeciwnik musi być, tak mi się wydaje. Dobra. O, czekaj, ubranko. Ej, to maje! Ja zbieram ziółka. To nie ziółka, to są materiały. Tak? No. Potencja, a to może tobie dam. Nie, dziękuję, mimo wieku to ja sobie jeszcze radzę całkiem dobrze. No to dobrze. I to niebieska taka na potencję, kurde. No, kolor jest odpowiedni, wiesz. Poczekaj, zobacz. A, dobra, ja nie mam naładowanej tej mojej tej. Wow, kto tu ogniem wzionie, no proszę. Stary, jak ja... Kurde, jaki to ognisty ten był, niezły. No, ale to jest moc z tego, ze staffa, także ty też możesz mieć tak? takie. Tak? O, kurczę, no to ładnie. Czyli tam muszę jeszcze kogoś uratować. Ojejku, jak daleko, nie, za daleko. Tu gdzieś jest quest niedaleko, o tu jakiś. W tym ognisku. To była quest właśnie, żeby te pająki wytłuc. Ale widzę już, że broń dwuręczna zadaje dużo większe obrażenia, ja się muszę nieźle namęczyć, żeby coś zabić. Tak, Hello. Ale nie wiem, czy to może dlatego, że inaczej się stakuje broń magiczna, a inaczej broń... O kurde, jak to fajnie wygląda ta kuleczka.
No, wygląda, wygląda naprawdę dobrze. A to też sobie wezmę odrobinę potencji. Dobra, wiesz, wiesz. W ogóle to skrobanie takie. Drap, drap, drap. No, słychać. Jest za dużo rzeczy mam tutaj. Fajna sprawa z tym przeglądaniem. Czego tam szukasz w swojej damskiej torebce? Szuka, szuka, tak naprawdę maca się po jajkach, patrzcie na niego. Cicho, bo to tak wiesz, to zawsze tak się rękę głęboko do kieszeni wsadza, niby coś szukasz, a tu drap, drap. Oj, świetna sprawa. Świetna sprawa. No nic nie widać, no. Ja niszczę, kurde, za dużo tego, no po prostu za dużo. Ktoś pyta, czy ponoć zacząłem o siebie dbać. Tak, zacząłem o siebie dbać, jestem bardzo teraz dbający o siebie. Ale dieta tak, to, to fakt. Co ty tam walczysz, kurde, faktycznie wymiatasz. Patrzę te pająki, muszę ten, tutaj jakieś są trzy jaskinie, ale to chyba tam trzeba iść. Tam coś trzeba zebrać w nich. Trzeba pomóc trzem kolesiom uwięzionych w kokonach. Aha. Będę twoim przewodnikiem po tym magicznym świecie. Aha, pająk! Nie. Aha, pająk, goddammit! Nie, żartowałem się, nie boję. Ja pierdzielę, ale ty kasujesz tych pająk. Ty żeś o tamtego też żeś już zabił? Jezus Maria. Kurde, no. Dać grabie młotek. Mi się broń pali na czerwono, kurde. Level up! O, no to ładnie. Boże, te kokony to jak kamienie wyglądają. Oto Iron Man jest. To się nazywa gra w bilard. Tak, kieszonkowy bilard. Dobra, mam już nowego staffa. Brawo. Który będzie kosił. A, bo ty 8 level masz, tak? No, no, tak, 8 level i on jest jeszcze wzmocniony dodatkowo. Miałem 60% szans na sukces i go osiągnąłem, tego sukcesa. Pięknie. O ile moja kulka doleci, zanim ty go nie zabijesz. No wiesz, one mają 4 level, to są. Tutaj masz żelazo, jakbyś chciał. Dobra, zaraz wezmę. No, elegancko. No i to jest kooperacja, kurde. Tak ma być. No. Możemy gdzieś pójść też spróbować twoje questy zrobić, wiesz, ja chętnie zobaczę gdzieś tam z tymi może trochę mocniejszymi przeciwnikami. Ale nie, spoko, to jest taki teren dla 4 leveli, więc jako robię tak w ramach eksploracji i szukania materiałów. Okej, okay. Okej. Okay. Panie, ten, ja sobie jeszcze zmorfowałem tą moją szarżę, że zadaję dodatkowe obrażenia w zależności od tego, jaki dystans pokonam. Wow. A jakie miałeś opcje? No właśnie tą, albo że sneruję jeszcze tam na 2 sekundy. Aha, aha. To już stwierdziłem, że jak ja i tak do kogoś lecę, to już mi tam sner nie będzie potrzebny na nim. Tylko... No, to tylko w PvP mogłoby ci się ewentualnie przydać. No. Ale jeżeli można respek robić, to sobie... Poczekaj, pokażę ci teraz mojego tego ultimata i powiedz, czy możesz coś z nim zrobić. No. O Jezu, jeszcze nie mogę, jeszcze mi brakuje trochę. A nie, dobra jest. Boom! Shit, no i widzisz, nie widziałem. Ja nie mogę nic z twoimi kulkami robić. No pewnie ktoś, kto też ma ten. A czy to jest coś takiego, że taka kulka z nieba spada i ona zadaje obrażenia po bliskim przeciwnikom i tam obniża im chyba ten... Patrzcie, graba udaje, że mówi z pamięci, a tu z książki wszystko jedzie. A to fajne, to jest świetne, że to tak... No, no, mega, 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 mega. Dobra, to muszę oddać tego questa. Tak, no wydaje mi się, że w tej gildii w Diablo 3 jest tam koksów trochę, którzy grają, także tam możesz śmiało dołączyć i myślę, że będziesz miał z kim grać.